Hej, hej, cześć, witajcie, z tej strony Miki i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w grze, której mogliście się nie spodziewać na tym kanale. Po raz kolejny powtarzam, tak samo mówiłem w przypadku Life is Strange. O Jezu, mes do mnie pisze, przepraszam, że teraz to słychać. Witam was w The Forest, czyli grze, którą ogrywałem kiedyś i nagrywałem jej bardzo dużo na kanał. Odcinki z Foresta były jakieś na moim kanale 2 lata temu, prośnie codziennie. Witam was właśnie w The Foreście. Gra ta... jest to gra survival, która była, jak mówiłem, na tym kanale dawno temu. I przerwałem tę serię. Nie wiem, nie pamiętam z jakich powodów, ale przerwałem tę serię. I przez jakiś czas jej w ogóle nie tykałem. Miałem tę grę, wreszcie ją zaktualizowałem do najnowszej wersji. Jest to wersja 1.12, z tego co mi się wydaje, z tego co pamiętam. I dużo się podobno pozmieniało. Nie wiem, co się pozmieniało. Podobno są nowe potwory, z którymi na pewno będzie mieli styczność w tej serii. Planuję zrobić około 30 odcinków. Wydaje mi się, że uda mi się ugrać czyli 30 odcinków tej gry. Mam nadzieję, że dam radę. Więc już minuta odcinka, Jezu, będę... Dobra, bez zbędnego gadania przejdźmy do gry jednoosobowej. Do nowej gry. Zalecane tryb gry, trudna, survival. Mocniejsi wrogowie, trudno przeżyć. Spokojna, świat pozbawiony wrogów. Nie, tego to na pewno nie. Mocniejsi wrogowie, pójdźmy na normalu. Szczerze, nie będę grał na trudnej, bo nie dam sobie rady po prostu. Ja jakiś pamiętam, nie radziłem sobie na normalu, ponieważ z tego co pamiętam, w Foreście było takie coś, że jeśli długo jesteś w jednym miejscu, to ataki kanibali się podwyższają. Jest coraz więcej, chyba na 90 dniu, jak miałem ostatnio, jak grałem The Foresta 2 lata temu. To też była masakra, więc zobaczmy, jak jest teraz. Czekajcie, sprawdzę, czy jest mikro włączone. Jest włączone, świetnie. Zacznijmy na normalnej. Wskazówka, wybuduj schronienie, aby zapisać grę. To, o właśnie, zapomniałem o tym. Żeby wbudować jakiekolwiek, żeby zapisać grę, musimy zbudować jakąś bazę. Więc w dzisiejszym odcinku nie pamiętam tej mapy. Pamiętam, że był taki duży krater na środku. Lecimy. Jesteśmy samolotem, tylko starty. Mamy naszego rudego syna obok nas. Książeczkę. To było w tej książeczce, to była ta książka przetrwania, tak? Tak, The Survival. Tu jest teraz jakiś głos tych stewardessy, dobra, bo nie mogę zatrzymać. Chciałem sobie ustawienia lekko zmienić. Nie! Teraz tu jest głośniej niż było. Ty mi trzymaj się! Zobaczcie, gdzie spadamy, patrzcie, widać wyspę rzeczywiście. O, shit! Spadamy na wyspę, kurde! Jedziemy, jedziemy! Holy shit! Ała! Ała! Grubo. Jest nasz czerwony kanibal, tak chyba go nazywałem kilka lat temu. I on zabiera Timiego. On ale się na mnie nie spojrzał. Czemu się nie odezwał do niego? Ej, gościu, to jest mój syn? Tak? Ała. Moment, zmienię szybko sobie czułość myszki. Bo chyba jest za wysoka moim zdaniem. Za wysoka zdecydowanie. Okej, teraz jest lepiej, zdecydowanie lepiej. Możemy sobie pozbierać jakieś temki. Niech to się włącza, jak na I, na S by ustawił chyba. Jestem przyzwyczajony teraz do Minecrafta. Sterowanie. Mogę gdzieś zmienić powiązania klawiszy. Jasne, że mogę. Gdzie tu mam I? Ekwipunek. Daj mi E i zapisz. Teraz ekwipunek mam na E. Super. Jak mam przywłazdę... O Jezu. Na E było zbieranie. Aj, to jednak to wolę zmienić. Przewróć domyślnie. A gdyby tak na R? Na R coś się robi? Nic się nie robi. To ekwipunek będę miał na R. Wtedy będę miał blisko WASD, żeby sobie otworzyć ten ekwipunek, jak będę go potrzebował. Super, nasza postać jest wodna. Co tu mamy? Zaraz to sprawdzimy sobie wszystko. Tu coś mamy. Najpierw zlutujmy ten samolot, pozbierajmy wszystko, co moglibyśmy pozbierać. Gdzieś tu, z tego co pamiętam, powinniśmy znaleźć pierwszą siekierkę, którą już właśnie widzę. Mogę ją zebrać. Nie piszcie do mnie, ludzie. Mogę ją zebrać. No mi się nie wiem, czemu nie wyświetliła. Chyba system walki w The Foreście jest taki sam jak był. Mam nadzieję, że jest taki sam jak był. Tak więc zlutujmy sobie wszystko, co tu moglibyśmy znaleźć. Bo...
tutaj będziemy mieli podstawowe itemki, żeby rozpocząć tą grę. Widzę patyki, patyki też przydałoby się pozbierać, żebyśmy mogli zrobić podstawowy shelter i zapisać tą grę. Chciałem też troszeczkę dodać klimatu do tej gry, ale to dopiero może od następnego odcinka. Wczujemy się w tą grę. Będą w jakimś ciszym tonem, będzie jakaś muzyczka, w końcu się ogarniemy, coś ogarniemy. Myślę, że... To co to? Chyba... Nic, co mogłoby mi zrobić krzywdę. Chwila, jak to wygląda u mnie? Mamy patyczki, mamy tkaninę, mamy siekierkę z samolotu. Wszystko jest teraz po polsku, wow. Już to wszystko było w angielsku. To jest lista pasażerów, okej, okay, weź. Mamy listę pasażerów, dobra, fajnie. Weźmy z powrotem siekierkę do łapki. Mogę tak? Okej. Okay. Szkoda, że nie mamy tylko na przykład w takim Minecrafcie menu. Tutaj gdzieś na dole jakiegoś menu z itemami. Pamiętam, jak się biło z kanibalami totalnie w tej grze. Więc to może być problem na pierwsze spotkanie z naszymi ziomeczkami, naszymi tubylcami tak naprawdę tej wyspy. Chciałem zrobić też teorię z The Forest, gdzie mógłbym na przykład wyjaśnić fabułę. A nie mogę tutaj jakoś podskoczyć. Okej, okay, czekaj, co to jest? Dwa cykoria do ekwipunku. Okej, okay, dobra, dodaliśmy jakiś nowy item, jak tu coś mamy. Aloes. Fajnie. Mamy nasiona, więc z tego co pamiętam mogliśmy robić farmy tego samego aloesu. Ten aloes chyba działał leczniczo. Co tu mamy? Wow, tu jest ciuszek do zmiany. Możemy tak? Wow! I mamy ten drugi w ekwipunku? Jasne, że mamy. Fajne, fajne. Tego nie było też chyba. Żeby móc się przebrać. Mamy więcej walizek. Otwórzmy je już. Tu mamy piłeczkę tam ze sobą. Ok. Fajnie, fajnie. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy coś. Teczki, tu coś leży. W fajnym miejscu się zespiliśmy. Tam mamy jacht, gdzie możemy dodatkowo sobie zapisać od razu grę. Więc mamy już schronienie na początek. Pamiętam, że w pierwszym sezonie The Foresta na moim kanale kilka lat temu osiedliłem się właśnie w tym miejscu, na tamtych drzewach, na które się teraz patrzę. Nie chciałem w tym samym miejscu się osiedlać, bo od razu z automatu mi się zrobił cały zarys na bazę. Taki sam, jak utworzył mi się kilka lat temu i to jest prawda. W tym miejscu już wiem, jakby wyglądała baza, jak mi się usiedli. Ale nie, no dobra, pójdźmy się przejść tutaj. Pamiętam to miejsce i Poznania jest z tego, że tu było bardzo dużo mutantów kiedyś. Ale to chyba mi się respiło, bo tak, po prostu mi się respiły te mutanty. Mamy jeszcze więcej walizek. O, otworzyłem dwie naraz. Pamiętam, był taki klip właśnie, że dało się otworzyć kilka naraz. Nie zbieraj tego kamienia. Cześć, pójdźmy na bronię. Mogliśmy fajnie zrobić takie coś, żeby dodać tkaninę. Zrobić taki itemek, patrzcie. Czyli koktajl Mołotowa, który też jest fajnym itemem. Cyk, 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 cyk. Zróbmy sobie tego kilka. Bo to się dało podpalić i dało się rzucać do naszych wrogów. To było fajne, to jest jedna z niewielu broni, które... Co to jest? Coś tu leży? Pieniądze, pieniądze, dobra, możemy pieniądze sobie znaleźć na plaży, fajnie. Baterie, tkanina. Okej. Okay. Mamy rekina. Żyje? Chyba nie. Biedny rekin. Nie mogę zbrać więcej leków. Okej, okay, niech będzie. Ciekawe, czy HP będzie mi się samo regenerował. Więcej leków nie mogę zebrać. Jakieś jedzonko. Nic tu więcej nie ma. Mamy krzyż, to pamiętam. Mamy kaset i jakieś zdjęcie. Okej. Okay. Jeśli gdzieś tu nic tutaj więcej nie ma, niestety, obok tego krzyża. No niestety, ale to jest oczu jedne teraz, patrzcie. Kolejnego mamy, kolejny alkohol, tutaj mamy coś. Mam komputer, który dało się rozwalić, z tego co pamiętam właśnie. I wziąć sobie jakieś płyty. Przepłyńmy, jak się pływało w tej grze. Oczywiście żółwia zawalimy, patrzcie. Gdzie jest żółw? Chodź żółw. Pamiętam, dało się zrobić, o, mamy jedna powierzchnia, dobra. Hop! Hop! Mogę? Okej, okay, mamy mięsko i możemy sobie wziąć jego skorupę. Mamy głowę żółwia, okej. Okay. Przepłyńmy, nie wiem czemu tak wolę. O, teraz się już szybciej pływa. Czyli szybciej pływamy, jeśli jesteśmy pod wodą, fajnie.
Ten jak też pamiętam, on był fajny. Ciekawe, że coś tu się zmieniło. Co to jest? Księżeczka, jacht. Okej, dobra. Jakieś liny, liny sobie zbierzemy. Te liny też były przydatne w kolejnych częściach gry. W kolejnych częściach, po prostu jak graliśmy dalej. O fuj! Mleczko jakieś, missing. Ktoś zaginął. Coś jeszcze. Zdjęcie jednego z mutantów. O fuj, co tu się działo? Zdjęcie miśka. Potrzebujemy jakiejś karty dostępu, żeby tu się dostać. Czemu? Czy kiedyś dało normalnie wejść? Możemy coś jeszcze na dole znaleźć? Coś zebrałem. Ostryga. Okej. Okay. Tu pisze mi na dole na czacie, co dostałem. Fajnie. Jakieś kamienie, nic więcej tutaj nie ma. Okej, okay, przydałoby się znaleźć jakieś miejsce na chwilowy mój pobyt, żebyśmy mieli gdzie się schronić. Nie chcę łazić przez te lasy, tylko bardziej na obrzeżach tych... Czy widzimy kanibala? Nie, to drzewo. Ja nie mogę, jak był podobny do kanibala. Dobra, o nie, nasza postać się męczy. Zapomniałem o tym. Więc pójdziemy w tamtą stronę. Nie chcę wchodzić do lasu, boję się tych lasów na ten moment. Jesteśmy za słabo wyposażeni, kiedyś się dało zrobić moment. Siekierkę z kamienia. Tak? Pamiętam! Co mam mięsko, okej. Okay. Coś jeszcze moglibyśmy zrobić? Mamy magnetofon. Butlę z tlenem. Coś jeszcze na pewno możemy zrobić z tej liny. Coś mogę. Szmata? Łuk! Dzida. Okej. Okay. To też pamiętam. Co jeszcze mogliśmy skraftować? Monety. Jakoś się robiło bomby, ale chyba zegarki były do nich, do bomby potrzebne. Okej, okay. Z kamienia coś jeszcze możemy zrobić. Nie wiem, czekajcie. Szmata, 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 lina. Nie wiem, randomo, bo jakieś tempki tutaj nie daje. Liście. Nie ma takiej kombinacji. Dobra, nieważne. Chodźmy dalej, zrobiliśmy sobie lepszą siekierkę. Chyba lepszą, czekajcie, to chyba statystyki się pokazywały, tak. Blok, obrażenia, szybkość. To jest słaby blok i chyba obrażenia są... Chyba to są niższe, ale mamy szybkość większą, więc chyba sobie po prostu będziemy teraz szli szybciej z tą siekierą. Na razie będziemy z nią chodzić po prostu, na razie poczekamy aż znajdziemy katanę. Która za nic nie pamiętam gdzie była, naprawdę nie pamiętam gdzie była. Dobra, co tutaj mamy? Kanina, baton, dobrze. Czekajcie, wypijemy sobie już. Jak się robiło to? Cześć, chyba tak wyszli. O, i dwie naraz otwarliśmy. Fajnie. Bardzo fajna opcja. Co? Taśma? Taśma. Możemy coś zrobić z taśmy. Co to jest? Wow. Proca, okej. Okay. To nieźle, czekajcie, możemy sobie coś zjeść i wziąć ten batonik. Nie będę zbierał tych walizek, tylko po prostu sobie tu wrócę za jakiś czas. Bo zobaczcie, mamy prawie że pełne rzeczy, jeśli chodzi o na przykład batony, jeśli chodzi o alkohol, szmaty, tego typu rzeczy. To ja tutaj tego nie będę zbierał, po prostu szkoda mi marnować tych temów. O, mamy sodę. Coś kiedyś soda nazywa, teraz to się nazywa napój na polski, dobra. Tam mamy jakąś wysepkę. Dobrze. Nie mogę więcej kamieni zbierać, dobra. Ciekawe, że coś było pod tamtym drzewem, nie pamiętam. I chyba tu kiedyś miałem problem z wejściem. Tu się nie da wejść, kurde. Gdyby zrobić jakiś parkour, nie zrobię, kurka. Tu było przejście kiedyś, gdzieś, żeby przejść. Bo kiedyś była taka mała jaskinia, żeby przejść sobie na drugą stronę tej górki. Teraz tego nie ma, szkoda. To było bardzo szybkie, tak naprawdę przejście. A nie, to tu chyba jest. Tak, to tu jest. Tutaj to jest dziura. Gdyby była przez to, to byłoby wygodniej, ale dobra, nieważne. Gdzie teraz moglibyśmy pójść? O, shit! Cicho. Okej, teraz co musiałem zrobić, żeby go zabić? To się jakoś tak robiło. Mam. Teraz L. Nie jest to do końca realistyczne, ale podpalamy siekierkę. Chodź tu, kolego.
Okej, on wszedł do wody. On wszedł do... Uciekaj, uciekaj mi stąd. Szedł, nie mam... Co mam mi tu zapalniczkę? Chodźcie. Dostał! A oh, fuck! Nie wołaj kolegów, bo on jeszcze... O cholera! Fuck! Mocne są! Dostał! Umieram. Lepszy kolego, lepszy. Tutaj już szybko! Tak, tak. Weź mi to! Nie, zrób to jeszcze raz! Idź mi! Nie umiem walczyć w tej grze, naprawdę nie umiem walczyć. Gońmy go. O Jezu, zgasiła mi się jakieś... Pierka, on ucieka! Chyba tamta siekiera miała większy atak, sobie co pamiętam. Łatwiej się nie ubiło. Chodzimy z nią wolniej, ona ma duże blokowanie. To jest duży plus. Nie pamiętam, jak się biło w tej grze. Chyba potrzebujemy energii, czyli musimy wypić ten napój. Jak się walczyło w tej grze? On przede mną ucieka, dobra. Shit. Dobra, on nie wie co ma robić. On chyba ucieka. Chyba się udało go przegonić na ten moment. Chyba się... Nie wołaj kolegów! Chyba... On ucieknie teraz, ale zawołał ziomku, więc musimy szybko zrobić jakieś małe schronienie. Wciąć kilka drzew. On przynajmniej to będzie cały czas uciekał, dobra. Dajmy sobie z nim spokój. On mnie będzie śledził, o fuck. Dobra, uciekamy przed nim, weźmy sobie szybko tą lepszą siekierkę. No nie lepszą, będzie... On podchodzi! Co ja mam zrobić? Ginku! Ja pierdzielę! Ale teraz dostał mocno. Cholipka! Nie umiem się z niej bić! Dobra, ryzykujemy. Weźmy to. Ucieknijmy sobie. Teraz! Dostał! Czyli to dalej działa tak samo jak działało. Zjedzmy sobie szybko, czy... Zjedzmy tak. Dobrze, gin! Się upewnijmy. Dobrze, zginął. Ja pierdzielę, ej! Walka z nim jest trudna, ja myślałem, że to było łatwiejsze. Nie pamiętam, jak się w to grało, na poważnie wam mówię. A mam jakiś obozik, gdzie zapiszemy sobie grę. Zapiszę sobie tą grę i w tym momencie będę kończył, ziomeczki. Chcecie więcej The Foresta, to piszcie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie do końca. Do zobaczenia na razie, pa, trzymajcie się, cześć!